Jednym z tematów, który jest w polskiej prasie pomijany całkowitym milczeniem, to są trwałe smugi, czyli hemtrasy. Dziwnym trafem, ani główny inspektor sanitarny, ani minister ochrony środowiska nie potrafią przekonać, czy w ogóle zająć się, podać jakiekolwiek informacje na temat tych samolotów, które obsypują. Nas, nas jakimiś dziwnymi proszkami. Każdy może to łatwo zauważyć, że takie samoloty latają w kształcie litery X, wysypując z tyłu jakiś, jakiś proszek, który się utrzymuje kilka godzin w powietrzu i powoduje powstanie mgły, która zasłania słońce. Yy, teoretycznie robi się to pod pretekstem walki yy, z globalnym ociepleniem. Jest to inny temat, równie fikcyjny jak teoria Darwina, ale cały czas w podręcznikach szkolnych jest umiejscowiony. Czyli innymi słowy, musimy płacić przymusowo ściągane podatki, niezapłacenie podatku przez jakikolwiek zakład od razu kończy się egzekucją karną, natomiast pieniądze są wydawane na coś, co formalnie nie istnieje. Teoretycznie jesteśmy państwem, które posiada własne siły zbrojne i własną przestrzeń powietrzną. Ale proszę sprawdzić, w, w planie finansowym zatwierdzanym przez Sejm nie ma ani jednej pozycji, kto opłaca te samoloty obsypujące na tym pyłem. Zadałem sobie trudu i napisałem do Ministerstwa Obrony Narodowej, do głównego inspektora sanitarnego, do... Yy, Ministerstwa Ochrony Środowiska zadając pytanie kto sprawdza jakość tego pyłu jaki to jest skład chemiczny kto produkuje ten skład chemiczny jakie to są samoloty i tylko Ministerstwo Obrony Narodowej podało że oni nie wiedzą bo to jest poza ich jak gdyby jurysdykcją Pozostałe instytucje państwowe pomimo że taki obowiązek istnieje nie odpowiedziały na przesłane pisma Innymi słowy, dzieje się to jak gdyby poza oficjalnymi, yy, oficjalnym aparatem państwowym. Czyli mamy coś, co niszczy, a udowodnię to w kolejnych yy, minutach jak i gdzie i co jest niszczone, i żadna instytucja powołana do ochrony społeczeństwa nie zajmuje się problemem. Cała sprawa znana jest od wielu, wielu lat. Wojsko zawsze chciało panować nad pogodą. No jest to zrozumiałe. Jeżeli się przygotowuje jakąkolwiek kampanię, to trzeba wiedzieć, jaka będzie pogoda, bo w przeciwnym wypadku mogą nam żołnierze po prostu zamarznąć. To się stało z Napoleonem, to się stało z Stalingradem, z Hitlerem. Różnica Hitlerze to jest, chociaż pamiętniki żołnierzy Napoleona wyraźnie wskazują, że oni nie mieli zielonego pojęcia, gdzie idą i po co idą? 30% materiałów opatrunkowych i chyba 20% zaprzęgu konnego zostało uszkodzone czy zniszczone w ciągu pierwszych dwóch tygodni wejścia na tereny Imperium Moskiewskiego przed jakąkolwiek bitwą. Czyli wyraźnie widać było, że przygotowania, mimo że trwały ponad 3 lata, były zupełnie błędnie wykonane. Na przykład Wybudowano dużym kosztem ciężkie wozy fryzyjskie, które wymagały dwóch, czterech koni, a w Rosji nie było dróg bitych, tylko lekkie, piaszczyste drogi, gdzie te wozy po prostu grzęzły. Ale to jest tak właśnie brakiem przygotowania odpowiedniego. Hitler też przygotowywał się kilka lat do wejścia do Rosji i badania obecne wykazały, że pomylili się około w diecie dziennej w zapotrzebowaniu na około 200 kalorii. Kilokalorii, czyli innymi słowy, po kilku dniach ten deficyt wynosił już kilkaset kalorii, i oczywiście w zimie żołnierze y, ginęli y, z powodu odmrożeń. Y, brak odpowiednich ubrań, brak smarów wytrzymujących niskie temperatury to wszystko było przyczyną jednoznaczną y, klęski pod Stalingradem czy pod Leningradem. Y, w, pierwszym roku, w pierwszych miesiącach wojny do grudnia 1941 roku Niemcy stracili tylko na froncie północnym ponad 11,5 tysiąca żołnierzy z powodu odmrożeń. Były masowe samobójstwa żołnierzy niemieckich, szczególnie młodych chłopców, którzy chcąc um, ułatwić sobie transport, siadali na pancerzach czołgów i przymarzały im pośladki do pancerza. No i oczywiście w tym momencie musiano im amputować wszystkie narządy Yy, Rozrocze, co dla takiego młodego człowieka, żona tego, yy, no, było kompletną klęską, nie do, nie do pomyślenia i, i, i stąd był zakaz i yy, no, przynoszenia pistoletów do szpitali i stąd warty, które sprawdzały, czy to jest wykonywane. Yy, w związku z tym właśnie armia amerykańska nastawiła się na prace naukowe, które miały doprowadzić do całkowitej kontroli pogody. To się zaczęło w latach 50. I w latach 60. już potrafiono to robić. Wiemy doskonale to, że pomiędzy rokiem 1964-72 wielokrotnie wykorzystywano pogodę jako ponożnik siły na polu walki. Robiono to w czasie wojny w Wietnamie, gdzie specjalne ulewy wykonywane sztucznie niszczyły drogi zaopatrzenia partyzantów wietnamskich. To samo było w czasie pustynnej burzy operacji, to samo jest w innych takich, tego rodzaju akcjach. Od 1952 roku na Alasce działa specjalny zespół yy, grzejników jonosfery. Tutaj parę wyjaśnień takich natury ogólnej. Otóż woda w atmosferze wcale nie jest rozproszona tak, jak to się nam podaje w postaci chmur, ale jest w postaci pięciu rzek na północy półkuli i pięciu rzek, czy czterech na południowej. Każda rzeka ma długość około 10 tysięcy kilometrów i 400 kilometrów szerokości. Prędkość przepływu wody wynosi 400 litrów na sekundę. Czyli wystarczy przedziurawić taką rzekę i mamy coś, co nazywamy. Yy, oberwaniem chmury, czy, czy później lawiną błotną. Yy, jak Państwo pamiętają, na pewno w ciągu ostatnich 5 czy 7 lat było kilka takich lawin błotnych, między innymi w Peru, w Chinach i gdzieś tam yy, na Tasmanii czy, czy, czy w Wyspach Polinezji. W tej chwili kula ziemska jest pokryta 18 takimi stacjami, które potrafią w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej spowodować oberwanie takiej. Rzeki i oberwanie chmury. Praktycznie od mniej więcej 20 lat cały system pogodowy jest sterowany sztucznie. Czyli, jeżeli gdziekolwiek jakikolwiek redaktor programów pogodowych przepowie prawidłowo pogodę, to znaczy, że ona była wygenerowana sztucznie. Inaczej się nie da tego zrobić, dlatego że za mało danych posiadamy. A poza tym, dane te są w dużej mierze nieprawdziwe. Przynajmniej te, które się podaje do wiadomości publicznej. Jak to wygląda w wojskowych zespołach, nie wiem. Takie dane są bardzo trudno dostępne. Skąd my wiemy w ogóle, że taki system generacji czy kontroli pogody istnieje? A na to jest już co najmniej kilka. Dokumentów powszechnie znanych. Na przykład z 1996 roku raport Parlamentu Angielskiego dotyczący modyfikacji pogody, który jest dostępny na stronach internetowych Parlamentu Anglii. Znamy także raport Pentagonu z tego samego mniej więcej roku, który mówi o wykorzystaniu pogody jako mnożnika siły na współczesnym polu walki. Pokrycie jakiegokolwiek obszaru o powierzchni około 200 km2, dowolną zmianą pogody, czyli wywołanie powodzi albo suszy, nie stanowiło problemu już w 1996 roku. Czyli innymi słowy, te ostatnie dwa, dwie dekady czy trzy dekady na pewno w znacznym stopniu wzmogły możliwości techniczne e, powodowania pogody. Stąd mamy takie nagłe e, powodzie w niektórych miejscach albo susze w innych miejscach. To, co się dzisiaj dzieje w Kalifornii i w Teksasie, to jest właśnie wynik modyfikacji pogody. Jeżeli przyjmiemy, że ilość wody w atmosferze jest wartością stałą, to jeżeli ją przesuniemy na przykład z Kalifornii do Teksasu, no to w Teksasie mamy powódź, a w Kalifornii mamy suszę. I to jest notowane, e, już już mówię, od co najmniej 5-6 lat, większość społeczeństwa przyjmuje do wiadomości, że szkoły, uniwersytety są to kuźnie nauki, kuźnie dochodzenia do prawdy. Tak było w cywilizacji łacińskiej, ale to było przed kilkuset laty. Od XIX wieku, właściwie już od XVIII wieku, nauka została podporządkowana polityce. W Polsce to jest jednoznaczne, bo w 1772 roku stworzono Komisję Edukacji Narodowej którą założył agent City of London, e, niejaki Dupont. Ten pan poprzednio przez 10 lat e, modyfikował, czy tworzył edukację powszechną we Francji, co zaowocowało e, rewolucją francuską i gilotyną dla króla i paru innych osób. E, po 10-letnim występie w Polsce e, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych także... Modyfikował edukację, i to w wspaniały sposób, bo listy jego do generała Washingtona się zachowały, gdzie pisze, jeżeli przez 6 dni w tygodniu będziemy uczyli młodzież czegoś, to żadna niedzielna czy parafialna szkółka nie jest w stanie im tego z głowy wybić. I dokładnie to obserwujemy w tej chwili w Polsce. W Polsce tak zwana powszechna bezpłatna państwowa edukacja jest niczym innym jak tylko tresowaniem robotów biologicznych. Czyli dany osobnik ma nauczyć się pewnych pojęć i wykonywać je ściśle według reguły. Proszę zauważyć, że w latach 70. śmialiśmy się, że wszyscy Chińczycy chodzą w takich samych ubraniach. Natomiast w latach 90. założono nam te ubrania na głowy, na nasze mózgi, i wszyscy muszą odpowiadać według tego samego testu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli między punktem A i B są, jak jest jakaś droga, to my musimy zawsze wybrać tylko tą drogę, którą nam osoba starsza i mądrzejsza podpowiada. A przecież każdy przeciętnie inteligentny człowiek wie, że droga może być najkrótsza, najlepsza, najbardziej widokowo, widowiskowo y, ciekawa i tak dalej. Do tego samego rozwiązania, czyli zapewnienia ciepłoty w mieszkaniu, możemy użyć kominka, pieca, centralnego ogrzewania albo kolektorów y, 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 słonecznych. Niestety w tym momencie psujemy komuś interes. Jeżeli wiadomo, że mamy 100 tysięcy mieszkań, to ja mogę wyprodukować 100 tysięcy pieców, jeżeli odpowiednią ustawą wprowadzę zakaz używania innych o, e, innych sposobów ogrzewania, to ja sprzedam te 100 tysięcy pieców i mam konkretny zysk. Natomiast jeżeli każdy by robił sobie dowolny piec, no to mój zysk spada. Czyli mnie się opłaca dać łapówkę takiemu aktorowi sceny politycznej, który się nazywa radnym czy, czy posłem, żeby odpowiednią ustawę zatwierdzić. I proszę zauważyć, że wszelkie te ustawy, które robi rząd w imieniu naszym rzekomo, mającym na celu na przykład wprowadzenie Narodowego Programu m, Edukacji, czy Narodowego Programu Walki z y, Alkoholizmem, czy Narodowego Programu Walki z Chorobami Psychiatrycznymi. Służą tylko i wyłącznie wprowadzeniu y, określonych preparatów, zwanych czasami lekami, czyli zwiększeniu sprzedaży i zwiększeniu zysku mojej firmy. A, że o wiele łatwiej jest to robić poprzez łapówki czy lobbying, no to jest dla każdego oczywiste. Wracając do tematu edukacji, yy, otóż proszę uzmysłowić sobie, że od 1772 roku, czyli prawie od 300 lat, całą edukację prowadzi się u nas pod kątem City of London. Do tego jeszcze wrócę. To ich agenci programy opracowywali czy... Zapewniali odpowiednie wykonanie. Że to jest typowe kłamstwo, najlepszym dowodem jest stworzenie postaci Hugo Kołontaja. We wszystkich podręcznikach pisze się ksiądz Hugo Kołontaja. A w żadnym y, seminarium w Polsce ani w Watykanie nie ma żadnej informacji, że ten pan kiedykolwiek do jakiegokolwiek seminarium chodził, czy że kiedykolwiek otrzymał jakiekolwiek święcenia. I proszę zauważyć. Ta dezinformacja, czyli to o, o proste kłamstwo, cały czas jest w wszystkich podręcznikach i episkopatowi to w ogóle nie przeszkadza. Dziwne. Czyli innymi słowy, pod pretekstem edukacji tresuje się młodzież. Potem przyszły rozbiory, czyli praktycznie edukację w Polsce prowadził Wiedeń, bo miał dwa uniwersytety, następnie Berlin i Petersburg. I tak było do, 40, do 20 roku. Z tym, że Berlin czy Wiedeń to, są, to było dawniej Święte Czesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. A przecież w Anglii rządzi dynastia niemiecka, Koburgota. Oni dopiero w 1916 roku zmienili nazwisko na Windsor. Czyli to są wszystko kuzyni tej samego rodu. Yy, czyli dbają cały czas o własne interesy. Po 20 roku Praktycznie w Polska istniała tylko jako kolonia. Przecież my od 20 roku co kilka lat mieliśmy zamachy wojskowe. Zamach majowy, tak zwany piłsudzkiego, był wykonany za 800 tysięcy funtów, które otrzymał City of London i jako uczciwy agent wydał 600 tysięcy, 200 tysięcy zwrócił i to pokwitowanie jeszcze w latach 60. znajdowało się w Muzeum w Wielkiej Brytanii. Po 1945 roku już jest jeszcze gorzej. Bo tak, pierwszym polskim namiestnikiem był niejaki Bierut, pułkownik NKWD. Potem Gomułka, agent Kominternu, który też po przewrocie wojskowym y, otrzymał władzę. Przecież październik to był typowy przewrót wojskowy z czołgami na ulicach. Y, Gomułkę obalił Gierek też przewrotem wojskowym. Y, Gierka obalił przewrotem wojskowym. Jaruzelski, Słucki, Wolski czy jak tam się nazywał. I po 1990 roku znowu już był praktycznie przewrót wojskowy dokonany przez służby pod postacią okrągłego stołu. I też generałowie Kisztak czy Jaruzelski przez następne 16 lat, bo informacja wojskowa, czyli ostatni generał y, moskiewski w Polsce skończył służbę w 2006 roku. Czyli tak naprawdę w 1989-90 żadnej zmiany nie było, bo tylko było przefarbowanie. I to jest istotne, dlatego że czy zmiana następuje w jakimś kraju, czy nie, nie decyduje chorągiewka partii, którą, która tą zmianę wprowadza, tylko to, co ta grupa dokonuje. Podam przykład. Od 1944 roku, kiedy tu Sowieci umieścili swoich Popudczyków, nie dokonano żadnego bilansu otwarcia kolejnego rządu. Rząd... Ostatni miał dokonać i białą księgę ogłosić, jaki jest naprawdę stan kasy, i do dzisiaj tego nie zrobiono. Czyli to jest dalsza kontynuacja. Każda kasierka, y, czy, po, czy każda kobieta na kasie w y, samoobsługowym sklepie dokonuje y, remanentu po poprzednicy. A tutaj rządy przychodzą i kontynuują tą samą politykę, i y, zaciągają pożyczki coraz większe. To wyraźnie widać. Y, Proszę zauważyć, że Gierek potrzebował Agent interną zresztą, czyli Międzynarodówki y, Światowej, czyli konsorcjum, pracownik konsorcjum Rothschilda, y, potrzebował 10 lat na pożyczenie 10 miliardów, które spłacaliśmy do 2010 roku. Potem już było znacznie szybciej, bo na przykład Jaruzelski wziął 20 miliardów w ciągu 10 lat, no a potem to już była lawina, bo taki Marcinkie, Marcinkowski Wziął 10 miliardów w ciągu 6 miesięcy, a pan Wicent R chyba 300 miliardów w ciągu 8 miesięcy. I nie to jest ważne, że pieniądze pobrali. Problem polega na tym, na co one poszły. I żaden z rządów nie przedstawił do dnia dzisiejszego rozliczenia, na co wydawano te pieniądze z pożyczek. To jest bardzo ciekawe. Znamy taki przykład, opisany zresztą w prasie że pewien pan, dyrektor szpitala w Szczecinie, zamówił tomograf, yy, tomo potem jako dyrektor w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził to zamówienie, potem jako dyrektor Urzędu Celnego przepuścił ten towar przez granicę, a potem z kolei znowuż jako dyrektor tego szpitala przyjął ten towar. Problem polegał na tym, że przechodziły tylko faktury. Ten towar nigdy, czyli ten to, komputer nigdy nie przekroczył granic Polski. I ciekawe jest teraz, czy te pożyczki, które rzekomo zawierały kolejne rządy, to były tylko faktury, przechodziły, a my musimy spłacać odsetki, czy też rzeczywiście te pieniądze wpłynęły do Polski, a jeżeli wpłynęły, to na co zostały wydane? O, chociażby to, co przed chwilą mówiłem, że ta czarna dziura, która dotyczy tych lotów samolotów. Yy, bez żadnych znaków yy, na kadłubach, no, przez kogoś musi być opłacana. A w pozycji takiej w budżecie zatwierdzanym przez Sejm nie ma. Czyli ktoś jakieś pieniądze musi mieć i wydaje je po uważaniu, bez żadnej kontroli jakiegokolwiek organu yy, państwowego czy, czy społecznego. Jest to w ogóle dziwna sprawa, bo nam się cały czas mówi, że jest demokracja, ludzie głosują i tak dalej, a potem gazety używają pojęcia Obama powiedział, Clinton powiedział, Putin powiedział. No zaraz, przecież to są tylko reprezentanci sejmu, senatu narodu. Czyli najpierw sytuacja jest taka, że sejm coś zatwierdza, na przykład budżet, a potem rząd realizuje wykonawstwo tego budżetu, a nie, że rząd dał, czy Tusk dał, czy tam yy, pan Duda dał. Pan Duda jako prezydent nie ma y, żadnego, żadnych możliwości dysponowania finansami w Polsce, bo to leży poza jego zakresem. No a my w pierwszym tygodniu urzędowania słyszeliśmy, że pan Duda dał 16 miliardów y, pożyczki rzekomej Ukrainie. A z jakiego budżetu, z jakiej puli? Już w tej chwili spłaty od tych pożyczek, które poprzednie rządy. Pobierały wynoszą 60 miliardów złotych rocznie, czyli dokładnie tyle samo, co się wydaje na służbę zdrowia. I nikomu to nie przeszkadza. A przeciętny pacjent, mimo że płaci systematycznie podatki przymusowo mu zabierane, musi czekać na operację ortopedyczną czy, ortoped czy okulistyczną kilka lat. No, jak to jest możliwe. Wystarczyłoby te 60 miliardów wpuścić w budżet i operacje wykonuje się u nas bez niczego, bo specjaliści są. Czyli innymi słowy, ta tajna kasa, która istnieje w rządzie polskim, wielokrotnie przekracza y, zapotrzebowania czy możliwości y, wykorzystania w systemie oficjalnym. Bo, jak mówiłem, loty to jest 100 tysięcy złotych na godzinę. A proszę zobaczyć w różnych. Częściach kraju, ile tych samolotów lata i co sypią. Czyli wojsko zaczęło wykorzystywać radar horyzontalny już na początku lat 50. Polegało to na tym, że krzywizna ziemi wynosi około 28 km, czyli innymi słowy, zwykły radar do 30 km jest w stanie coś wykrycia, potem linia prosta. To na slajdzie dokładnie widać, y, uniemożliwia kontrolę tego, co się znajduje na Ziemi. Ale jeżeli idzie w ten sposób y, promień, czyli jeżeli obniżymy jonosferę, to możemy ten zasięg y, radaru wielokrotnie wydłużyć. I w ten sposób właśnie jest celowość obniżania ja, jonosfery, i to były właśnie te opiłki metali, y, które rozsypywano. W atmosferze. Modyfikacja tego systemu doprowadziła do tego, że zaczęto wykorzystywać to, opry to opryskiwanie do wielu innych celów. Że to wojsko robi, to jest stuprocentowa pewność, dlatego że mniej więcej w 3-4 lata po tak zwanej wojnie w Jugosławii zaczęły w tym terenie ginąć pszczoły. I to samo obserwowano w Gruzji. Po tych zamachach, tej wojnie, którą Szakaszwili wywołał, a padając na Osetię, też trzy lata później zaczęły ginąć pszczoły. I u nas prawdopodobnie będzie to samo, bo już pszczelarze mówią, że pszczoły znikają. Czyli jeżeli wiemy, że około 80-90% naszych zbiorów roślinnych wymaga opieki pszczół, to jeżeli te pszczoły znikną, zostaniemy uzależnieni od zakupów żywności. No i to jest mniej więcej to samo, co z wodą. Możecie kupić wodę, możecie zwiększyć y, plony, ale musicie mieć pieniądze. No ale pieniądze to my drukujemy. No a jak my drukujemy, to tylko będziemy płacili tym, którzy chcą i którym nam pomagają. Jest to bardzo łatwe do prześledzenia, prześledzenia w Izraelu, gdzie już od lat 80. jest... Reglamentowana woda i obywatel Izraela, czyli Żydzi, dostają 140 chyba 2 litry yy, na dobę dziennie, a Palestyńczycy dostają tylko 47 litrów. Czyli oczywiście zbiory mają od razu mniejsze i od razu bogactwo spada. To samo będzie w Polsce, bo przez wykup wody i nałożenie tego podatku, rząd po prostu będzie kontrolował, kto ma prawo mieć plony i zdobywać pieniądze w ten sposób z własnej pracy, a kto nie ma, bo będzie zniszczony, bo nie będzie miał wody. Proszę zauważyć, że już w 1968 roku y, Polska Akademia Nauk opracowała specjalny raport, że Polska ma zasoby wody mniejsze niż egwi w przeliczeniu na jednego mieszkańca i od tych lat 60., czyli ponad 5,5 wieku, żaden z rządów nie zrobił nic, żeby. Z... Tą wodę, zasoby tej wody zwiększyć. Wręcz przeciwnie, cały czas działa się na zmniejszenie ilości wody w Polsce. Typowym przykładem jest Konin czy też kopalnie śląskie, które do Wisły solankę wrzucają cały czas. I to jest robione od tych 50 lat i nikomu nie przychodzi do głowy, że tej wody w bilansie ogólnym zabraknie. Budowa zbiorników retencyjnych, które by zatrzymywały wodę po zimie, na wiosnę, praktycznie nie istnieje w Polsce. I tutaj muszę niestety znowuż dygresję zrobić, że od lat 80. istnieje koncern Windsor, czyli dom handlowy Windsor. Zrzesza on sześć największych korporacji yy, spożywczych, które decydują albo o uprawach. Albo o transporcie, albo o magazynowaniu, albo o y, przewozie produktów żywnościowych. Od czasu, gdy dysponujemy koleją, statkami, bardzo łatwo jest na jednym terenie spowodować, na przykład poprzez suszę, głód i przetransportować żywność z innego terenu. Proszę zauważyć, że w Arabii, w Afryce Centralnej, Saharyjskiej, cały czas się dostarcza żywność w paczkach, jakichś pomocach ONZ-owskich, zamiast wybudować tam studnie, chociaż wiadomo, że pod Saharą znajdują się olbrzymie zbiorniki wody. Pierwsze co zrobiono w 2011 roku, napadając na Libię, to zniszczono ten olbrzymi rurociąg, który chyba 4,5 tysiąca kilometrów dostarczał wodę do Libii i zapewniał jej samodzielność żywnościową. To te bandy, znaczy yy, nie bandy, bo to robiło lotnictwo amerykańskie, zniszczyły. I to jest najważniejsza rzecz w tej całej rewolucji. Nie mając żywności, muszą, są uzależnieni od zakupów przez banki. I teraz dochodzimy do wspólnego mianownika. Otóż cały efekt cieplarniany, czyli to, co nam mówią, to sypanie samolotów, a także tak zwany podatek od dwutlenku węgla, jest zbierany przez jeden bank. Znajdujący się w City of London Corporation, czyli w Corona Temple. Oczywiście o tym państwie, a ta organizacja ma wszelkie atrybuty państwa, bo posiada własny hymn, własną flagę, własny parlament, własną siłę zbrojną i nawet taksówki się różnią kolorem od innych. Królowa Anglii, wchodząc na teren City of London, ma krok za lordem majorem, a nie przed. Więc to jednoznacznie y, mówi, kto tu rządzi. Otóż państwo to istnieje od mniej więcej 1320 roku i rządzi, posiada do swojej dyspozycji 97-98% całego kapitału zgromadzonego na Ziemi, a ktoś, kto ma kapitał, to jest w stanie rządzić Ziemią. Y, te wszystkie pieniądze, które płacimy od oddychania, bo CO2 to jest oddychanie. Żeby nie było żadnych wątpliwości, to co my płacimy, Wytwarzamy dwutlenku węgla w postaci palenia w piecach, w samochodach i tak dalej, to jest mniej więcej 4,5 razy 10 do 15 przeliczenia na czysty węgiel, natomiast to, co my jako ludzie oddychamy to jest 7,5 razy 10 do 15, czyli o ponad 40% więcej. Czyli gdyby rozumowanie było przeprowadzone prawidłowo, to więcej ludność wydycha dwutlenku węgla niż powstaje przy spalaniu. Innymi słowy, Wszelkie zawody sportowe, y, uprawianie seksu powinno być natychmiast zakazane, bo zwiększa produkcję dwutlenku węgla. No a już podobno w Kanadzie opodatkowano y, zwykłe gospodarstwa domowe, które mają piece. Już muszą też płacić. I teraz, proszę zauważyć, jest to zupełnie fikcyjny pieniądz, bo on pochodzi od niczego. To jest tak jak podatek, państwo bierze akcyzę od soli czy od alkoholu, ale całe pieniądze wpływają do jednego banku. Właśnie City of London. Czyli innymi słowy, wy macie pracować, coś tworzycie, ale zysk z tego to my będziemy mieli, bo my jesteśmy tymi, którzy yy, decydują o tych karteczkach zwanych pieniądzem. To nie jest żaden pieniądz, bo Państwo możecie sami sprawdzić, w ciągu ostatnich 50 lat banki okradały nas mniej więcej trzykrotnie. W latach 52 po wymianie bankowej ludzie stracili mniej więcej 30-40%. Potem za czasów Gierka, kiedy podnoszono gwałtownie ceny, potem za czasów Jaruzelskiego stanu wojennego, kiedy wszystkie konta zostały opróżnione i za to wydawano tylko tzw. bony pkowskie. No i potem przez Balcerowicza, kiedy wstrzymano mniej więcej 30% pieniądza w obiegu i powstały te sztuczne zadłużenia rzędu tam powiedzmy y, 1000% rocznie co było niczym innym, jak tylko obniżeniem siły nabywczej pieniądza, czyli okradaniem społeczeństwa. Typowym przykładem były te książeczki mieszkaniowe PKO, gdzie przeciętnie spłacało się 50 czy 100 zł miesięcznie, czyli można było za to kupić 50 bochenków chleba, a po wymianie e, wprowadzonej po, po tak zwanych przemianach e, spadło to do 5 groszy, czyli trzeba było, e, że tak powiem, 100 razy więcej mieć, żeby kupić jeden chleb. A dawniej to w ciągu miesiąca było. I w ten sposób okrada się legalnie społeczeństwo. Obecny rząd zrobił to samo, bo wydał zakaz wypła z rachunków bezpośrednich, czyli opłat bezpośrednich powyżej 15 tysięcy złotych, kiedy w całej Europie to jest 60 tysięcy złotych. Co to powoduje? No, to powoduje to, że. Chcąc cokolwiek kupić, musimy najpierw haracz zapłacić bankowi, bo bank bierze prowizję od każdego obrotu naszymi pieniędzmi. Czyli innymi słowy, najpierw musimy, jeżeli będziemy przykładnym obywatelem, nie pijemy wódki, zbieramy pieniądze i w końcu budujemy dom, to i tak musimy zapłacić nie tylko fiskusowi, ale bankowi prowizję, bo nie możemy nic kupić bez opłaty bankowej. To jest jawny sposób okradania państwa, i te wszystkie pieniądze płyną przez City of London. Czyli Polska tutaj jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w zabieraniu tego podatku dodatkowego. I to trzeba pamiętać. Wracając z powrotem do dwutlenku węgla. Otóż ten dwutlenek węgla, czyli te pieniądze, które, którymi opodatkowano całą ludność, wpływają właśnie jako czysty zysk do City of London i oni sobie mogą dowolnie to na różne rzeczy. Przeznaczać. Jest to tak zwane prawo morskie, czyli właściwie prawo bankowe, które istnieje od 2000 lat. O tym też w Polsce się nie uczy. To jest taka ciekawostka, może, że rząd i sędziowie zastrzegają się zawsze, że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego stosowania. Jednocześnie ta centralna, państwowa indoktrynacja i ogłupianie społeczeństwa powoduje, że w żadnej klasie czy to szkoły podstawowej, czy średniej, czy na wyższych studiach, nie ma żadnego przedmiotu, który by uczył tego prawa. Y produkcja 27 tysięcy aktów prawnych w ciągu roku powoduje, że ludzie na nawet nie są w stanie tytułów tych aktów prawnych poznać. Widzimy to właśnie przy y edukacji szkolnej, gdzie młodzież nie ma zielonego pojęcia o tym, Jaki system zostaje wybrany. I o prawie morskim praktycznie nawet prawnicy nie wiedzą. Podam konkretne przykłady. Robiliśmy takie testy zadając studentom uniwersytetu, co to jest BAR. BAR. A żaden z adeptów przyszłych prawa w Polsce nie wiedział o takiej organizacji. A to jest organizacja pracująca dla City of London, czyli Stowarzyszenie Prawników Angielskich, y, które zastrzegło sobie, że wszystkie międzynarodowe akty prawne mogą być zatwierdzane tylko przez ich członków. Czyli jeżeli jakikolwiek kraj y, dokonuje jakiejkolwiek y, umowy międzynarodowej, to muszą to zatwierdzić prawnicy y, bar. I tu mamy odpowiedź, dlaczego w Polsce na przykład powstały, nie tylko w Polsce, ale w niektórych krajach powstały tak zwane Trybunały Konstytucyjne, czyli niewybieralne w żaden sposób organizacje, instytucje, które są w stanie decydować o prawie w danym kraju. Przykładem pierwszym to takim, gdzie to wyszło na jaw, jaka jest rola tej instytucji, to była Hiszpania i sprawa pana Pinochet, Pinocheta, generała Pinocheta, który przyleciał do Anglii na operację, mimo że miał immunitet y, dyplomatyczny, y, w, jakiś sędzina y, z y, Hiszpanii wystawił y, nakaz aresztowania międzynarodowy. No i przez pół roku trwałe zamieszki. W końcu pana generała Pinocheta odesłano z powrotem do y, Peru, gdzie zmarł. Y, Kilka lat później, tam dwa czy trzy lata później. U nas sprawa Trybunału to była przez ostatni rok wałkowana, no bo wiadomo, że prezesem Trybunału musiał być ktoś powiązany z instytucją BAR. Ta sama sprawa była w zeszłym roku w Brazylii, gdzie legalnie wybraną panią prezydent odsunięto od władzy, a władzę przejął właśnie osobnik w malwersacje związane z przemysłem naftowym. Należący do ugrupowania City of London. I wszystko jest legalne i wszystko jest jak najbardziej zgodne rzekomo z prawem. Czyli innymi słowy, prawo jest tylko wtedy, kiedy służy to City of London. Konkretnie może każdy sprawdzić. Polski, polskie prawo bankowe, chyba w 96 artykule, ma treść że każdy wniosek banku przeciwko obywatelowi polskiemu musi być rozpatrzony w terminie trzech dni, a jak Polak złoży do sądu wniosek przeciwko bankowi, no to może będzie rozpatrzony, albo też nie będzie rozpatrzony. To zależy od humoru danego sędziego, znaczy prezesa sądu, czy tam kogoś innego, kto decyduje o tym. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Bar po, e, City of London, czyli Corona Temple, poprzez swoje instytucje typu bar jest w stanie kontrolować całe prawodawstwo na kuli ziemskiej. A poprzez instytucje Pentagonu jest w stanie e, kontrolować bogactwa naturalne. I tu mamy prosty przykład. E, w 90 roku była tak zwana pustyna burza, a potem pustyna tarcza. E, przyczyna tej wojny, która trwa do dnia dzisiejszego, była bardzo prozaiczna. E, Mała firma naftowa z Kuwejtu, rurociągiem poziomym, przekopała się do największego zbiornika ropy naftowej znajdującego się w Iraku. Hussein, agent y, CIA, zadał pytanie pracownikowi y, ambasady, pani właśnie ambasador y, amerykańskiej, czy, co on ma z tym zrobić. No, ta powiedziała, że może zrobić co chce, więc on zaatakował Kuwejt. Trwało pół roku. I nagle okazało się, że on zaatakował nie Kuwait, tylko Stany Zjednoczone. Bo Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Irakowi. A jak to zrobiono? Okazało się, że ta mała firma to była córka koncernu Rockefellera. A pan Rockefeller jest członkiem City of London. No i zdążył w ciągu pół roku zmobilizować międzynarodową yy, grupę, która aktywnie wystąpiła. Yy, przy poszukiwaniach rzekomo posiadanej broni masowego rażenia. No i mija już chyba 15 lat, i tej broni wciąż nie mogą znaleźć, ale zniszczono kraj. Yy. I tutaj muszę znowu dojść do tego, co już zacząłem. To znaczy, wojny z używaniem pocisków i spraw zubożonego, yy, zubożonym yy, uranem. Otóż jest taka słynna sprawa Faludży. 2004 roku, gdzie wybuchło powstanie przeciwko Amerykanom, i Amerykanie użyli broni ciężkiej do rozgromienia tych powstańców, stosując pociski właśnie z zubożonym uranem. Yy, śmiertelność z powodu nowotworów wzrosła tam chyba 50-krotnie w ciągu ostatniego okresu. Yy, na slajdach Państwo zobaczycie zdjęcia dzieci. Które się rodzą z wadami wrodzonymi, właśnie u kobiet, które y, były narażone na wdychanie tych pocisków. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w tej chwili mamy kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy na naszym terenie, którzy używają właśnie y, pocisków z uranem, z, złożonym uranem. Ludność y, przebywająca w promieniu tych poligonów, 20-30 kilometrów nawet od poligonu. Będzie narażona na wdychanie y, opił, oparów y, uranu. No a to jest pierwiastek radioaktywny, y, czyli, czyli będziemy mieli epidemię nowotworów i wad wrodzonych w tym rejonie. I do tego musimy się przygotować. Wracając z powrotem do faludży, y, pociski ze wzbogaconym uranem zostały najpierw użyte w Jugosławii. Użyto około 37 tysięcy pocisków. Ale tylko półtora tysiąca pocisków było na cele wojskowy. 35 tysięcy pocisków no, po prostu y, rozproszono po terenie Jugosławii. Y, uran, y, te pociski niestety korodują. Czyli innymi słowy, ten uran dostaje się do gleby, a z glebą żywnością do naszych y, organizmów. I proszę zauważyć jedną rzecz. Wojsko polskie występuje w różnych takich akcjach. Natomiast nikt nie bada tych żołnierzy pod względem zawartości y, substancji radioaktywnych, które przywożą do kraju. A jakie to ma znaczenie? Otóż y, na konferencjach, które organizowaliśmy, występowali żołnierze angielscy, y, którzy brali udział w wybuchach atomowych, i badania wykonane w ten czas wykazały jednoznacznie, że żeby żona takiego żołnierza urodziła zdrowe dziecko, to musi 22 razy zajść w ciążę. Dlatego, że 21 razy roży, rodzi potworki. Taka jest statystyka angielska. I niestety to samo, tego samego możemy się spodziewać w Polsce, a skąd to wiemy, bo potwierdziły to wypadki w Czarnobylu. Otóż w czasie yy, tej katastrofy Użyto nie tylko tak zwanych likwidatorów, czyli młodych mężczyzn, którzy tam sprzątali i usuwali ten, te, te skutki tego wypadku, ale także około 1 200 tysięcy żołnierzy, którzy jak gdyby kordon sanitarny trzymali i byli cały dzień narażeni na to Otóż y, po powrocie do domów y, niestety mają olbrzymie trudności. Y, w stosunkach seksualnych i dzieci rodzą się z olbrzymimi wadami. Widziałem takie y, domy dziecka, ty, y, gdzie, gdzie przebywały te dzieci y, urodzone właśnie z tymi wadami. No i to rzeczywiście jest makabryczne. Y, dzieci z, bez brzuszków, bez, bez części twarzowej y, głowy, y, bez nóżek. Nieraz po dwoje, troje w jednym łóżeczku, bo, bo nie ma miejsc, bo nie ma gdzie y, trzymać y, z pieluchami mokrymi, bo, bo nie są w stanie, y, personel nie jest w stanie po prostu zmieniać tego. Także jest to pewien problem dość duży i proszę zauważyć, że w Polsce w ogóle nie poruszany. Czyli tak, najemnicy z Polski, bo to są najemnicy, bo oni są płatni, y, wyjeżdżają gdzieś tam, są tam narażeni, ale jak wracają do Polski, to już muszą być leczeni, czy, czy skutki tej działalności są pokrywane z tak zwanego ogólnego systemu zdrowotnego i mamy kolejny problem, dlatego że ci ludzie są pozostawiani sami sobie. Więc jeżeli są to żołnierze polscy, to powinni być objęci obieką po przyjeździe. Natomiast nie, oni są tak zwani kontraktowi, czyli tylko pewien okres, a potem won. Yy, mało tego. Yy, pan Kwaśniewski, chyba w 2005 roku, wydał. Taki dekret, że żołnierz nie ma prawa odmówić. Czyli, jeżeli dana jednostka jedzie, a oni dostają polecenie, to wszyscy muszą wyjechać. I tu mamy sprawę jednoznacznie zamkniętą, że potrzebne jest tylko mięso armatnie. I to wszystko jest w interesie City of London, dlatego że tylko i wyłącznie te walki się odbywają w terenach, które mają znaczenie ekonomiczne. I teraz, czy ta cała sprawa ze smogiem nie jest typową fałszywą flagą yy, dla odwrócenia uwagi społeczeństwa od wzrostu zachorowalności spowodowanego przez sypanie nam z góry jakiegoś świństwa. Skąd my to wiemy? A bo już kilkakrotnie by ukazały się prace medyczne, jak najbardziej oficjalne, że bezpośrednio po takich nalotach tych sług w Anglii wzrastała liczba zachorowań na objawy pseudogrypy. Z grypą to jest w ogóle dziwna sprawa, dlatego że leczenie grypy jest bardzo proste. Wystarczy brać 10 tabletek z węgla medycznego, czyli zwykłego węgla stosowanego przy grillu, tylko trzeba zwrócić uwagę, kupując, żeby to nie był tam gdzieś z Rosji czy z Białorusi, bo to jest skażony po Czarnobylu, ani nie był pryskany jakimiś chemicznymi świństwami, dlatego że to nie o to chodzi. Węgiel nie wchodzi do naszego organizmu, czyli wystarczy ten węgiel pokruszyć, mniej więcej przez maszynkę do mięsa, tylko starą metalową, nie tą plastikową, bo ta pęknie, yy, przepuścić, otrzymać proszek, wsypać tego dużą łyżkę do pół szklanki wody i pić to co 5 godzin, bo działa to dokładnie jak odkurzacz. Tylko i wyłącznie z przewodzie pokarmowym niszczy toksyny, czyli zbiera te toksyny. Dlaczego co 5 godzin? Bo eksperymentalnie wykazaliśmy, że po 5 godzinach ta pierwsza partia już jest zapchana, czyli ten woreczek w odkurzaczu już się zapchał, trzeba go wymienić na nowy. Długość przewodu pokarmowego to jest około 6-8 metrów, no więc znając z fizjologii, Prędkość transportu, każdy może to sam sprawdzić, jak buraczki zje, to dopiero następnego dnia kubka jest czerwona. Czyli przez ten okres trzeba czyścić ten przewód pokarmowy. I na wszelki wypadek jeszcze dwa razy po takim czyszczeniu, to znaczy po ukazaniu się czarnej kubki, jeszcze dwa razy pobrać ten węgiel, żeby dokładnie wszystko wyczyścić. Czym jest problem? Otóż to nie jest tak, jak nam mówiono, że. Wirus wnika do komórki, i to powoduje tę te, temperaturę, osłabienie itd. Nasz organizm walczy z wirusem, i powstają toksyny. I dopiero jak te toksyny wnikają do organizmu, to o, mamy te zmiany chorobowe. Temperatura jest normalną sprawą w związku z tak zwaną stałą krzywą Michalisa, podnoszenie temperatury zwiększa produkcję leukocytów i w związku z tym reakcje wszystkie przyspieszają się. Czyli organizm wytwarza środek obronny. I o to chodzi. Natomiast te bóle i tak dalej, to są właśnie, jak toksyny się dostają do poszczególnych narządów. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że wirus najczęściej, zbadano to za pomocą izotopów, przez tylną ścianę gardła, tam gdzie jest ten języczek, Czyli trzeba mieć w domu butelkę kwasu jabłkowego i po prostu kupić sobie taki atomizer za złotówkę czy dwa złote, można to dostać w internecie i pryskać sobie co godzinę mniej więcej tylną ścianę gardła. Dlaczego co godzinę? No bo jemy, pijemy, przełykamy ślinę w czasie mówienia i w ten sposób spłukujemy ten kwas. Czyli trzeba go odświeżać, żeby on przynajmniej te kilka minut tam działał. Z doświadczeń kilkuletnich, które które przeprowadzaliśmy, yy, najczęściej wystarczy okres 24-36 godzin, żeby pacjent był zdrowy i objawy grypy minęły. Można to stosować zarówno u małych dzieci, jak i u dorosłych. Jeżeli ktoś w piątek zachoruje, a zacznie tą kurację stosować, to praktycznie w poniedziałek może iść do pracy, nie ma żadnych objawów chorobowych. No ale w tym momencie podważamy istnienie przemysłu farmaceutycznego, dlatego że leki przeciwwirusowe, które się stosuje, to jest 200 złotych, a szczepionki, które co roku mamy stosować, rzekomo pomagające, na zapobiegające zakażeniom, to jest kilkaset złotych. Czyli innymi słowy, chcą od nas wyciągnąć co najmniej kilkaset złotych za coś, co można wyleczyć kilkoma, kilkunastoma złotymi. Zwracam tutaj uwagę tylko, że firmy farmaceutyczne dokładnie tak samo jak wszystkie inne firmy zaczynają kantować. Najpierw yy, węgier był w tabletkach 500 mg, potem nagle uległ zmianie do 300 mg, a obecnie już są tylko 150 mg. Czyli innymi słowy, ja mówię o wartości tabletki 500 mg. Jeżeli ktoś kupuje 150 mg, to musi brać 3. Czyli nie 10, tylko 30. To, a dlaczego? No bo cenę podwyższono. Dawniej węgiel kosztował 4 ,20 zł, 20 tabletek, a tej chwili kosztuje 14 czy 15 zł. Czyli normalne kantowanie. A podobno teoretycznie mamy e, instytucję, która reguluje ceny i która się zgadza na takie kantowanie. Proszę pomyśleć, na jakiej zasadzie oni to robią. E, jeszcze raz powtarzam. Węgiel taki można w zwykłym kominku albo przy grillu uzyskać. Zebrać tylko, zmieleć przez maszynkę i trzymać w słoiku na cały rok. Potem brać łyżkę dla dorosłego, łyżeczkę dla dziecka. Kwas mocz, y, jabłkowy można sobie zrobić także samemu z 4-5 jabłek drobno pokrojonych, wrzuconych do słoja, zalanych 2 litrami ciepłej wody, dwie łyżeczki cukru, pół łyżeczki droży na przyspieszenie fermentacji. W momencie, kiedy po 4-5 dniach zaczyna to buzować. Przelać to do butelki, ten osad cały wyrzucić. W butelce przetrzymać to około 10-14 dni, a się sklaruje. Potem delikatnie przelać to do następnej butelki, osad wyrzucić. Butelkę taką zakorkować i woskiem zalać, żeby tam powietrze nie wchodziło. I mamy na cały rok kwas. Wystarczy wziąć tego w zależności dla dorosłego, można bezpośrednio taki, dla dziecka pół na pół, czy nawet jak małe dziecko, to jedną trzecią kwasu, dwie trzecie wody i pryskać to w zależności od potrzeby. Nic więcej nie potrzeba. Czyli mamy leczenie głowy, ale tworzenie epidemii grypowych, gazetowych szczególnie, daje zysk koncernom. W związku z tym, że my mamy tylko prasę zagraniczną, co prawda polskojęzyczną, ale zagraniczną, to one wypełniają i napędzają koniekturę właśnie koncertom zagranicznym. Czyli mamy co roku ogłaszaną epidemię, która nie istnieje, bo ostatnia epidemia, jaką mieliśmy, to była w 1971 roku, kiedy rząd y, zabrał tran ze szkół. W momencie, kiedy pozbawiono nas witaminy D, wybuchła epidemia. I od tego czasu ani razu rząd nie ogłosił epidemii. No, czyli nie można mówić, że mamy jakieś epidemie grypy, bo nic takiego nie zostało ogłoszone. Yy, te wzrosty, proszę zauważyć, że Państwowy Zakład Higieny w ogóle znajduje się jeszcze wciąż w epoce przysłowiowego króla Ćwieczka. Na jego stronie internetowej na, jedno, do jednego worka wrzucono Podejrzenia zachorowania i zachorowania. No, taki infantylny, że tak powiem, poziom reprezentowany przez rzekomo pracowników naukowych to wstyd dla kraju, że w ogóle coś takiego jest finansowane z pieniędzy społeczeństwa. Jeżeli oni taki poziom reprezentują, to powinni być finansowani z własnych pieniędzy, a nie okradania społeczeństwa w interesie rzekomo bezpieczeństwa narodowego.